Łukasz Landowski, wszystkich pozdrawia serdecznie. Wraz z całą ekipą trenującą, jak widzicie, tutaj ostro pracują przed zbliżającym się Grand Prix. Właśnie w tle z Mateusz, który chce zadebiutować, kurczę, na turnieju Grand Prix. Cała reszta to koneserzy pięściarstwa, którzy że tak powiem, są miłośnikami, sympatykami, kibicami i chętnie przychodzą do nas na salę i z nami trenują i wspierają nas, że tak powiem, w działaniach. Cały czas od zawsze funkcjonujemy sobie tutaj na obiektach warszawskiej Legii. Skorzystamy tutaj z tego obiektu i od zawsze. Do jeszcze ubiegłego roku, do końca ubiegłego roku, jeszcze właściwie do października byliśmy trenerami, opiekowaliśmy się młodzieżą, ale teraz tylko tak naprawdę ja pozostałem, opiekuję się Violetą Michalską. Jeżeli chodzi o Ismaila, to no co, teraz obecnie pracuję nad siłą, nad wytrzymałością ogólną. Tak jak po prostu robimy taki fundament do startu w tym 2013 roku. I szczerze to jeszcze na razie nie mamy sprecyzowanego jakiegoś terminu konkretnego startu. Mamy jakiś tam sobie malutki plan, ale naprawdę ostatnio dopiero teraz w lutym zaczniemy, prawda, myśleć. Usiądziemy wraz z Tomaszem Babilońskim i pomyślimy o tym właśnie nad planem działania. Koncentrowaliśmy się nad pracą z młodzieżą, na tym nam bardzo zależało. Teraz zajmuję się, mówię, głównie Violetą i zależy mi na tym, żeby ją dobrze przygotować do zbliżania. Z samych godzin rannych tutaj funkcjonujemy. Tutaj już panowie trenerzy już nawet od godziny tam 6.30 już nawet zaczynają zajęcia, prawda? Ale my tak realnie to do godziny 8, między 8 a 9 zaczynamy pierwsze zajęcia. No i funkcjonujemy tak tutaj sobie do godziny 14, no to tutaj wiadomo, przerwa na posiłek,
na to, żeby się zająć troszkę rodziną i godzina 18 wracamy i od 18 wtedy już do godzin późnych takie zajęcia prowadzimy. W poniedziałki, środy, piątki zawsze każdy może z miłości pięściarstwa może do nas odwiedzić, może do nas wpaść i o godzinie 19 poniedziałek, środa, piątek zawsze zaczynamy takie sobie zajęcia z grupą. Ta grupa nie jest liczna, także mamy taką politykę, żeby, prawda, nie tworzyć jakichś grup 30-40 osobowych. Są to zazwyczaj grupy takie sobie 10-15, prawda, tam do 17-18 osób jest maksymalnie na tej sali. To jest, nasza sala jest gabarytowa, jest spora, także naprawdę miejsca jest. Nasza strona to landowskiboxing.com. Można na nią sobie wejść, tam są numery kontaktowe do nas i można zadzwonić i nas odwiedzić. We wtorki i w czwartki też troszkę później prowadzimy takie zajęcia właśnie z taką grupą, gdzie też można, powiedzmy sobie, w ciemno można sobie, prawda, przejść, bo godzina 20:30 w każdy wtorek, w każdy czwartek brat prowadzi zajęcia. Ta grupa, która trenuje we wtorki i w czwartki również ma zajęcia w soboty z samego rana. No i co, a jeżeli chodzi o inne godziny, to po prostu się indywidualnie umawiamy i nie ma najmniejszego problemu. Jak ktoś ma ochotę nas odwiedzić i z nami potrenować, to można wejść na naszą stronę, zdobyć do nas numery i śmiało dzwonić.